любви, наставьте душу и слухайте моего голоса. Уважайте и слухайте мою мову. Przyoraz stale Boże, aby siać, robi brózdy i bronuje swoją rolę? Czy gdy z równa jej powierzchnia nie sypie wyki i nie sieje kminy i nie rozsiewa pszenicy w rzędach, na jej brzegach mięczmienia oraz prosa i orkiszu, pouczał go bowiem o właściwym sposobie i wyłożył mu go jego Bóg, gdyż wyki nie musi się ostrym narzędziem, ani nie toczy się walca po kminie. Ale wykę budzi się kijem, a kmin laską. Czy ziarno na chleb się rozgniata? Nie, nie młodzi się go bez przerwy. A choć suną po nim kołami swojego wozu i zaprzęgiem, jednak się go nie rozgniata. Także to podchodzi od Jahwe. On jest cudowny w radzie, wielkim mądrością. Prorok uczy o tym, że są etapy w życiu Bożego człowieka. Etapy. I te etapy muszą być zachowane. On pyta, czy oracz stale orze? Są ludzie, którzy stale orają swoje życie. Stale. Są długo w prawdzie, są długo w prawidłowym nauczaniu i stale orają. Robią to stale. Ale prorok mówi, po co to robisz stale? Dlaczego już nie siejesz? Czemu już nie siejesz? Czemu już nie siejesz, tylko nadal orasz? Tylko nadal babrasz się w tej ziemi? Czemu nie zdecydowałeś się, aby już siać? A jeśli siejesz, to czemu siejesz wszędzie i tak samo? Słuchaj Boga. Gdzie, w co, jak, kiedy? O tym uczy prorok. Mówi, jesteś pouczony o właściwym sposobie, bo wyłożył ci to Bóg. Jest czas, kiedy się ora, jest czas potem, kiedy się przez wiarę przyjmuje, że ziemia jest już dobra. I już się przestaje orać. I przestaje się babrać w tej ziemi. Trzeba siać. Siać. I siać zgodnie z tym, co do danego życia włożył Bóg w serce. Czasami różne rzeczy, czasami z różną częstotliwością. Czy ziarno na chleb się rozgniata? Ileż prorok musiał do nich mówić, żeby słowa, które przyjmują, bez przerwy nie mielili w sobie. Nie rozgniatali tego słowa, nie ładowali się wiedzą, myśląc, że ta wiedza im pomoże. Prorok pyta, czyż ziarno na chleb się zgniata? To jest ziarno na chleb. To jest ziarno, z którego trzeba zrobić ciasto i wypiec chleb przez wiarę, odważnie, mówiąc, już to mam, zrobię coś z tego, wyprodukuję coś z tego. Nie będę tego ciągle mielił. Nie będę przyjmował kolejnych tysięcy informacji duchowych. Nie. Nie młóci się go bez przerwy, mówi Bóg. Nie młóci się bez przerwy ziarna. Nie zbiera się bez przerwy wiedzy. Nie ładuje się bez przerwy wiedzą. Tak się nie robi. Nie trzeba się tego obawiać. Prorok mówi, czyż jak po ziarnie przyjedzie się walcem, to się go zniszczy? Nie. Bóg mówi, nie bój się dokonać produkcji z tego, co już masz. Zrób ten ruch.
Trzeba tego słuchać. Trzeba słuchać, co mówi do ciebie Bóg. Nie trzeba się bać też różnorodności. Nie trzeba się przyglądać na kogoś, czy ktoś już zasiał i czy to jest dobry czas też dla ciebie. Ty wiesz, że już powinieneś siać. Ty wiesz, że już powinieneś z ziarna tworzyć chleb. A ktoś, ja nie wiem. Nie moja to rzecz. Ale ty dziś rozpoznaj czas. Powiedz Boże, ja już się naorałem. Powiedz Boże, ja nazbierałem dużo wiedzy. Powiedz Boże, ja już zmiękczyłem ziemię i wyrównałem je. Powiedz Boże, ja mam już materiał, który jest mi potrzebny do tego, aby tworzyć. Ja go mam. Ja nie będę się grzebał znowu w tej ziemi. Ja nie będę znowu, kiedy upadam, sięgał głęboko i myślał, jakie jeszcze mam korzenie patologii. Ja będę siał. Ja rozpoznam ziarno i ja z niego zrobię chleb. Teraz to zrobię, Boże. Dziś to zrobię, Boże. Nie będę tego odkładał na jutrzejszy dzień nawet. Bo ja już to mam. Musisz w to wierzyć. Musisz w to wierzyć, że posiadasz teraz to. I możesz z tego tworzyć. I z taką wiarą dzisiaj uwielbij Boga. I z taką wiarą podejdź przed Boży tron. Z taką wiarą wejdź głęboko w ducha. Z taką właśnie wiarą, że możesz. Że już dziś możesz i że nie musisz znowu mielić. Nie musisz. Rozumiesz? Nie obawiaj się. Powiedz do Boga, Boże, ja się nie obawiam. Ja mam materiał, z którego mogę budować. Mam go dziś. Mam go dziś. Nie będę go zbierał już, Boże. Nie potrzeba go zbierać. Nie potrzeba go zbierać, szakatery lerabahakada. Nie potrzeba go zbierać. Trzeba robić z tego, co się ma. Yeah.
On powiedział: oto kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, aby żył. To codzienny wybór. Oddałeś życie Jezusowi jeden raz. To było jeden raz i nigdy więcej się nie powtórzy. Narodziłeś się z Bożego Ducha jeden raz i to nigdy więcej się nie powtórzy. Idziesz do nieba, ale tu na ziemi musisz dokonywać codziennych wyborów. Życie albo śmierć. Życie albo śmierć. Codzienny wybór. Codzienny wybór. Jeżeli wybierasz życie, to musisz przeciwstawić się śmierci. A to dalej przeciwstawić się. Musisz odwrócić się twarzą do śmierci i powiedzieć: nie masz do tego głowy. Przypomnij to dzisiaj śmierci. Hallelujah. Artura taką rzecz, że diabeł wytrzymuje 15 rund. To silny zawodnik. Ty masz autorytet, ale on ma moc. Kiedy ty będziesz pasywnie nastawiony, nawet w uwielbieniu, nie masz szans, żebyś się przebił przez swoją duszę. Nie ma realnie takiej szansy, ponieważ on cały czas co robi? Napiera, ponieważ co? Nie ma nic do stracenia. Nic. Nic nie ma do stracenia. Został nad nim wypowiedziany wyrok czego? Śmierci. A więc diabeł napiera jak wariat. Więc i ty musisz napierać. Napieraj! 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 O czym mówimy? O napieraniu, o rodzeniu w modlitwie. Nie bądź pasywny! Nie bądź pasywny, kiedy stajesz i uwielbiasz Boga. Nie bądź pasywny, nie bądź pasywny, nie bądź pasywny. Podnieś swoje ciało, podnieś swoje cztery litery. Podnieś aktem decyzji, Bóg za ciebie nie zdecyduje. Podnieś swoje ciało, podnieś swoje ciało. Ja kreuję!
Że zwycięży przeciwnika. On nigdy tak nie myślał.
On nie miał, tak jak dzisiejsi poprzedzy, swojego przeciwnika za nic. On taki nie był. On w wywiadach mówi tak: ja nie wchodzę na ryk, aby wygrać. Ja wchodzę na ryk, żeby wytrzymać 15 zakontraktowanych rund, a wygrywam przy okazji. Ja wytrzymuję 15 rund. 15 rund. Ja nie mam możliwości nie wytrzymać. Ja nie mam możliwości w swojej mentalności. Ja spaliłem most. Ja zerwałem to. Ja idę, żeby wytrzymać 15 rund. I wiecie, co się stało? On był niepokonany. Bo diabeł musi się utknąć przed twoją wytrzymałością. Nie potem, nie potem, nie potem, nie potem.
fałszywa perspektywa. Może ci powiedzieli, kim jesteś, a ty w ogóle nie chcesz tym być. Wywantlą. Powiedz, wiem, kim jestem. Wiem, kim jestem. Wiem, do czego jestem powołany. I wiem, do czego jestem powołana. Nie daj się wkręcać! Nie daj się wkręcać! Może przychodzą i mówią do ciebie. Miałem o tobie sen! Won! Ale ja nie miałam! Won! Ja nie miałam! Won! Ja nie miałam! Nie daj się wkręcać! Nie daj się wkręcać! Nie daj się wkręcać! Idę mówię, że to zwycięstwo. Jezus Chrystus, to siła męstwa.
rany głównie Jezus płacił, druta ukrzyżowana. Każda twoja słabość, tak, to na melodia dobrze znana, tak. Ona tutaj idzie w eter, to zobacz braci, siostro. Zobacz, że to poszło, już nie zatrzymasz tego pociągu. To zmienia tej historii. Jesteś panem własnego życia w wolni. Przecież wiem tak i nie ma zmiłu. Za nieba, którego będę zemsta odbyłem. Jeszcze mówię, że to jest jeszcze kolejny etap, kolejne szczęście. Kiedy chcesz, no to weź to wreszcie, tak. Jestem zwycięzcą, to zobacz częściej. Będę o tym mówił, to pobawia wiarę. Ludzie tutaj są po to, aby zwyciężać. Po to, aby mówić, że on poręcza. Łamie każdą kwestię życia, ciemności, który nie ma nic do powiedzenia. Żadnej złości nie masz, jesteś nowym stworzeniem. A więc powstań, to zwycięstwo, tak. Z powrotem wszystko było na koncie. Amen.
porozmawiał o tym z nikim. Popatrzył, powiedział, nie straciłem. I poszedł spać. Chrystus w tobie. Chrystus w tobie. Módl się z tego miejsca. Chrystus w tobie. Szakatara lawakata saralebe. Rekata selerebe konoloso. Tawakata jaralara mahakata. Thank you.
kazaniu, ale powiem wam teraz. Kilka dobrych lat temu byliśmy z Arturem w Gdańsku na szeregu spotkań. I przyszła na to spotkanie dziewczyna. Piękna dziewczyna. Zwracała swoim wyglądem na siebie uwagę. Modliliśmy się o ludzi i ona podeszła do Artura i powiedziała: pomódl się o mnie, chcę być taka jak ty. To była ewangelistka, która wchodziła w bardzo trudne klimaty na ulicach. Chodziła między blokami, tam gdzie jest gromada narkomanów, tam gdzie jest gromada pijaków, ludzi, którym na niczym nie zależy. I ja tu się o nią pomodlił. Uwolnił nad nią namaszczenie. Za tydzień czasu ta dziewczyna na ulicach Gdańska została rozpruta nożem, kiedy głosiła chłopakowi Ewangelię. Mówiła do niego: Jezus cię kocha i umarł za twoje grzechy. A on jej wsadził nóż i ją rozpłatał. Co to było? Ja to chcę obnażyć teraz. Dla ludzi o charakterze przebudzeniowym powinna to być chwalebna śmierć! Chwalebna śmierć! Jako symbol, żeby pociągnąć rzeczy dalej, a nie płakać i powiedzieć: ale diabeł jest Goliat. Wyznajemy, że śmierć jest mistykiem. Pytanie, co jesteś w stanie stracić? Co diabeł przyniesie na rynku i pokaże? Zobacz, może weźmie za pióra twoje dziecko i powie: zobacz, zobacz, zobacz! A ty się zestrasz w majtki i uciekniesz. Czemu to mówimy? Bo jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Bez składania ofiar nie dzieją się rzeczy. Bez składania ofiar nic się nie dzieje. Tamta śmierć to była chwalebna śmierć. Chwalebna śmierć. Chwalebna śmierć. Zostawiła dzieci. Zostawiła męża. Ja bym z tego dzisiaj zrobiła robotę, byśmy zrobili publiczny pogrzeb i bym powiedziała, że to jest na chwałę dla Jezusa. Jej jest milion razy lepiej niż nam. Jej jest milion razy lepiej niż nam. I teraz zobacz, jaką cenę płacisz ty, a może ciężko ci dupę podnieść z łóżka. Rozumiesz, nie masz duszy, może nie idę na kościoła. To pan jest pędzi do kościoła, nie idę. Wiesz, o co chodzi? Dziecko ma kratar, do kościoła nie idę. A modlimy się o przebudzenie. O przebudzenie. O zmiany w narodzie. Rozumiecie? O zmiany w narodzie. Jaką cenę jesteś w stanie zapłacić? Ile pieniędzy jesteś w stanie władować w królestwo? Jaką cenę jesteś w stanie zapłacić? Nic, co posiadasz tutaj na tej ziemi, nie chciej mieć do tego aktu własności. Amen. Nie chciej mieć do tego aktu własności, bo jak podpiszesz akt własności, to będziesz z tym związany, ale jesteś pielgrzymem. Pielgrzymem. Twoje niebo jest gdzie indziej. Amen. Twoja ziemia obiecana jest gdzie indziej. Amen. Twój kanał nie jest tutaj. Tu nie jest twój kanał. Twój kanał jest gdzieś indziej. Jest gdzieś indziej. Ojcze, my wzbudzamy tą perspektywę, my wzbudzamy, Ojcze, to pragnienie.
i zrobiła większą robotę niż tam nominowany pastor. Jakiś historyk, jak Michał napisał, nie zdobywca, ale historyk. Ona zrobiła większą robotę. Jeśli myślisz dzisiaj o sobie, że jesteś liderem i przywódcą, a nie jesteś odważny, to jest to iluzja. Iluzja, to jest to iluzja. Rozumiecie? To jest to iluzja. Rozwal tą iluzję. Bo tylko w miejscu prawdziwego zjednoczenia z Bogiem i rozpoznania tego, kim jesteś, możesz siebie pokochać, a tym samym pokochasz ludzi. Będziesz zgodny. Nie będziesz się spinał. Nie będziesz spięty rolą. Wiesz, po prostu będziesz sobą. Po prostu będziesz sobą. Jezus w tobie. Nadzieja chwały. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały.
też był wierny swojemu powołaniu. Bądź wierny, tak jak ja wierny jestem Tobie. A wybuduję Twój dom. I nazwą go stolicą miasta. Bo ja jestem wierny Bogu. Yeah.
wyruszysz z obozem wojennym przeciwko twoim nieprzyjaciołom. Wystrzega się wszelkiej złej rzeczy, gdyż Jahwe, Bóg twój, przechadza się po twoim obozie, aby cię ratować i wydać tobie twoich nieprzyjaciół. Więc twój obóz powinien być święty, aby nie ujrzał u ciebie nic niechlujnego. Powiedz: Boże, odrzucam wszystko, co jest niechlujne w moim życiu, co jest w moim życiu w jakikolwiek sposób stawiające opór mojemu powołaniu. Odrzucam to teraz według twojego słowa. Odrzucaj to. Nie bój się tego. Obóz musi być czysty. Czysty obóz. Czysty obóz. Czysty obóz. Szedł czysty. Tą słowo wiedzę. Jeżeli jest ktoś z was tutaj, kto się teraz modli o dom, trwa w wierze o fizyczny dom, 160 metrów kwadratowych, zbudowany na kwadracie, czerwona dachówka, okna po każdej stronie. Jeśli teraz się o niego modlisz, działka nie przekracza 650 metrów, nieduża działka. Dzisiaj został podniesiony ten dom. Bierz to przez wiarę. Nie do tych czasów, że trwa się wierzę teraz. O taki dom. Nieduży dom, zbudowany jak stodoła, na kwadracie. Teraz to bierz. Powiedz: Boże, biorę to i dziękuję ci za ten dom. Od dzisiejszego dnia już nic więcej nie rób, jak tylko dzięki. Krok po kroku zaraz pojawi się cała koncepcja związana z tym domem. Teraz zostało to wyrwane z ziemi, podniesione i przeniesione w miejsce twojej wiary. Halleluja. Dbaj o obóz. Niech nic niechlujnego nie będzie w obozie. Szakara la hadara prajde de de Jesus. Halleluja. Szary lory kodru made nede sere lere hekebe. Szede lere hekebe lere redi hekede lere dire de sztarba. Gnolu rolu rodoho kotolu rodoho dolu rolu rodone pari lere si. Reke de lere de kide lere de kedar lara 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 sire lere bebe nese. Lere lere de hekete de sire lere doro bosi manawa. Loro la hakare bire desi kere dire de dire lo hokoro loro mare dire de dire lere mare bo. Holy per lere dire de sire de lo hokoro dire de Jesus. Eloha nene ne de dire de dire de dire de Jesus. Loro loro de kodo dire de dire de kare per lere dire de dire de dire de sire vana praise de kere de lere de Jesus. Eloha loro 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 lo hokoro dire de Jesus. Loro 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 hokoro dire loro de loro vana sire de Jesus. Loro loro mare dere dere de sette dere 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 de sette dere dere. Alleluia. Moje oczy widziały Pana.
Przyjdź do Ojca teraz. W swojej modlitwie powiedz: Boże mój,
Wierzę, że moje grzechy są przebaczone. Wierzę, że Chrystus wstał z martwych. Wierzę, że pojednałeś się ze mną teraz. Przyjdź, Duchu Święty, i zamieszkaj we mnie. I zmień mnie w innego człowieka. Zrób to. Prostą dziecinną wiarę. Prostą dziecinną wiarę. Zastępów Pan, Twój Duch dziś wzywa mnie.
Ci, Boże Synu, wierzę Ci, wierzę Ci, wierzę Ci. Boże Synu, wierzę Ci, wierzę Ci. Czy jest ktoś tutaj na sali, kto jeszcze nie pojednał się z Bogiem? Jeżeli jest, przyjdź do mnie. Jeżeli jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem i oddałeś mu swojego życia, chcę, żebyś dziś przyszedł do Boga, żebyś dokonał najważniejszej decyzji w swoim życiu. Kto potrzebuje uzdrowienia, uwolnienia, wyjść do przodu. Każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia albo uwolnienia, wyjść do przodu. Nie czekaj. Niech Boża moc przeniknie cię. Każdy człowiek. Podchodźcie do nich, módlcie się. Ktoś podejść, pomóc się. Kto jeszcze potrzebuje? Halleluja. Połóż się nade mnie na ręce, niech Boża moc wpływa na jego głowę. Uwalniajcie moc z niego. Podchodźcie do mnie, tutaj jeszcze są ludzie, ewangeliści, podchodźcie do nich. Uzdrawiajcie, uwalniajcie. Halleluja. O Tobie marzę wśród
żona jest mi każda wina, zycie z opłynem mimo wzburzonych fal. Jezu, właśnie ma.